Mieszkańcy Suwałk wykazują się niemałą wrażliwością na stan swojego otoczenia. Słusznie upominają się o los drzew, o należyte traktowanie suwalskich trawników. Bliskie ich sercom są również zwierzęta. Szczególnie te, które nie mają właściciela i są skazane wyłącznie na siebie. Samorząd wydaje niemałe środki na zapewnienie opieki żywym istotom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W 2022 roku na schronisko i odłów bezdomniaków popłynie blisko 1 100 000 zł. Pieniądze wydawane są głównie na psy, choć umowy zawarte przez ratusz z operatorem schroniska, zajmującym się również odłowem bezdomniaków, mówią także o kotach. W ciągu 2022 roku przez schronisko nie przeszedł ani jeden bezdomny lub chory kot. Wynika z danych przesłanych nam przez ratusz. W tym samym czasie pod opiekę tozowskich kociarni trafiło ich aż 153. 87 z nich wolontariusze odłowili w mieście, pozostałe w okolicznych gminach. 148 kotów zostało wykastrowanych, podaje KOTOS, wykładając na stół statystykę obrazującą tegoroczne dane. W tym samym czasie, według informacji uzyskanej z ratusza, na zlecenie schroniska dokonano 15 kastracji, ale wyłącznie u psów, bo kotów tu nie ma. Mimo że na konto operatora schroniska zajmującego się bezdomnymi zwierzętami trafiają co miesiąc naprawdę pokaźne kwoty, ratusz wyłożył z budżetu dodatkowe 15 000 zł na kastrację suwalskich kotów. Kolejne 28,5 tysiąca rozdysponowano w ramach budżetu obywatelskiego. 10 000 na kastrację, 18,5 na dokarmianie wolno żyjących mruczków. Ogółem więc w 2022 roku na koty pozbawione domowego legowiska z miejskiej kasy poszło niecałe 45 000. Wynika z wykazu przesłanego nam przez ratusz. Do operatora lokalnego schroniska z tego samego źródła trafia od 61 do niemal 65 000, ale miesięcznie. Od chwili zmiany operatora, czyli od 1 marca do końca sierpnia bieżącego roku, ze schroniska do ludzkich domów trafiło 56 piesków, ale jak zaznacza Kamil Schnell, w tej liczbie są również te zagubione, oddane właścicielom. KOTOS znalazł w tym samym czasie domy dla 103 kotów. Wolontariusze kociarni na każdym kroku błagają o wsparcie, o karmę, o żwirek, o datki na leczenie, na kastrację, na rachunki za czynsze i media. Proszą też o ręce do pracy, bo koty czekające na domy codziennie trzeba nakarmić, trzeba sprzątnąć ich kuwety, trzeba dostarczyć lub odebrać je od weterynarza, a czasem po prostu się z nimi pobawić, pozwolić im wejść na kolana, aby mogły na nowo zaufać człowiekowi.